Prawą marsz. Czy w warunkach polskich słynny szczurołap z niemieckiego Hameln miałby równie doskonałe pole do popisu co u siebie? Przypomnijmy, że według legendy ów śleciszta najpierw wyprowadził z miasta wszystkie szczury, a gdy Odmówiono mu zapłaty, zrobił to samo z młodzieżą, po której wszelki słuch zaginął. No cóż, chcę wierzyć, że nasza przyszłość narodu jest bardziej odporna na manipulacje i granie na flecie, a co do gryzoni, przypominam, że to jednak u nas myszy zjadły piela, a nie odwrotnie. Tymczasem, e, poprzez łamy prasy przytoczyła się ostatnio ciekawa dyskusja. Dlaczego młodzi odrzucają prawicę? Dyskusja ciekawa, choć pozostawiła tezę, e, która nie jest do końca prawdziwa. Młodzież faktycznie w ostatnich wyborach nie poparła piSu, ale nie przeszła też otwarcie na pozycję lewicy. Głosowała za zmianą, upatrując jej w zapewnieniach trzeciej drogi czy Konfederacji, a nie w obiecankach liberałów czy hasłach chłopców od Biedronia i Czarza z W dodatku w innych krajach europejskich widać wyraźnie, że w młodym pokoleniu dokonuje się zwrot w prawo. To nie emeryci naziści głosują na AfD w Niemczech i nie kombatanci OAS są elektoratem Frontu Narodowego we Francji. U nas też to konfederaci są zdecydowanie partią młodości. Równocześnie oszustwa zielonych. Którzy całkiem niedawno urzekli młodych, stały się tak oczywiste w prawie całej Europie, że w wyborach następuje generalny odwrót od toksycznej zieleni. Co ciekawe, obniżenie do lat XVI wieku uprawniającego do głosowania przez dość naiwną lewicę w Niemczech tylko tę przekorną tendencję wzmogło. Młodzi skręcili w prawo. Więc o co tu chodzi? No, nie wszystkich e, widocznie dopadł syndrom ostatniego pokolenia. E, Chętni do przyklenia się do asfaltu czy gotowi do uczestniczenia w korowodach przewierających pod tęczowymi flagami, to co najwyżej krzycząca mniejszość. Równocześnie jednak partie tradycyjnej prawicy straciły swoją moc przyciągania, bo e, nie dawały młodym możliwości działania. Dobrodziejstwa socjalne uznano za coś normalnego, konflikty kombatantów z dawnego PRL-u stały się sporami odległymi jak powstanie styczniowe czy bitwa pod Grunwaldem. Tymczasem o możliwościach porywającego programu np. Centralnego Portu Komunikacyjnego zorientowano się dopiero gdy zwycięzcy zaczęli go zaorywać. Młodzież jest z natury radykalna, lubi proste, mocne hasła i poczucie sensu swego działania. Czarny protest i marsz niepodległości wcale się dla nich nie wykluczają. Ważne jest, żeby o czymś móc zdecydować i żeby ktoś brał ich głos pod uwagę. Mogłoby się wydawać, że istotą konserwatyzmu, jak sama nazwa wskazuje, jest zachowawczość. Pod warunkiem, że proponowane wartości nie są zagrożone. Słynne protesty w sprawie akta wybuchły, bo młodzi ludzie doszli do wniosku, że e, takie m, wartości jak wolność słowa są w niebezpieczeństwie. Jeśli dotrze do nich, że Polska dryfuje w stronę totalitaryzmu, biada rządzący. Na Zemściła się wiara, że wszystko idzie w dobrym kierunku i że widać to gołym okiem. Że nie trzeba o nikogo zabiegać, nikogo przekonywać. A no, okazuje się, trzeba. Wprawdzie nie da się zadowolić wszystkich, ale można zdobyć większość, zwłaszcza tych przed trzydziestką. Tylko musimy uznać, że młodzi obywatele są potencjalnie konserwatywni, patriotyczni, i dumni. Leżało więc zaryzykować i nie próbować ograć Brukseli w sprawie Zielonego Ładu, tylko zawetować go z trzaskiem, otwarcie odrzucić konwencję stambulską stałą genderową agendą, a filmy o obozie zdrady narodowej w rodzaju resetu prezentować od roku 2016, a nie na ostatniej prostej. Żeby było jasne, moje zdanie nie jest wcale apoteozą z góry ludzi młodych. Od wiek wieków jednak byli oni zaczynem wszelkich rewolucji, no i zarazem ich mięsem armatnim. Od krucjaty dziecięcej, przez chińskich hunwelbinów, czy fanatycznych oprasów z Kampuczy, rozmaici manipulatorzy, którzy zawładnęli sercami naulatów, dokonywali rzeczy strasznych choć bywało również, że z własnej inicjatywy ci młodzi dokonywali rzeczy wspaniałych. Polska Solidarność z roku 1980 przecież było to przede wszystkim dzieło młodych robotników. Poza tym nie ma jakiegoś innego wyjścia. Albo zagospodaruje się najbardziej aktywną część społeczeństwa, albo wypadnie zderzyć się z nią czołowo. Czasu jest mało. Ogólna, e, globalna tendencja odburzdżania sprawia, że ludzi myślących jest coraz mniej. Dwie kadencje pani Nowackiej w ministerstwie a doczekamy się takich głąbów, o jakich się filozofom nie śniło. Organy nieużywane, w tym mózg, ponoć podlegają zanikowi. W powieści, nad którą aktualnie pracuję, pod tytułem Motyl na łańcuchu, która ma zakończyć cykl psa w studni. Opisuje koniec ludzkości jako wielką katastrofę elektroniczną. Świat cybernetyczny ulega raptownemu zniszczeniu, a mieszkańcy Ziemi, żyjący już od paru pokoleń w pełnym dobrobycie, utracili zdolność i czytania, i pisania, a nawet wykonywania najprostszych czynności. Naraz lądują więc w neopaleolicie, nie mając nawet ułamka, Cech, które pozwoliły przeżyć naszym jaskiniowym przodkom. Ludzkość upada nie z powodu agresji sztucznej inteligencji, ale w wypadku jej unicestwienia. I to w chwili, kiedy stała się już protezą wszystkiego. Czy tak będzie? No, być może, ale niekoniecznie. Historia, również ta najnowsza, wykazuje, że świat nie kręci się bezapelacyjnie w lewo. Że daje się odkręcić coś, co wydaje się definitywnie zakręcone. I że nie ma takiej rury, której by się nie dało odetkać. Zanim jednak nastąpi wielki kolaps z świata cybernetycznego, grozi nam zupełnie coś innego: zalew chińszczyzny. Postępujący, perfekcyjny. I na pierwszy rzut oka niedostrzegany. Stąd mój wiersz pod tytułem Przyszłość po pekińsku. Gadżety bezpartyjne tak zupełnie nie są. Zwłaszcza kiedy już w każdym tkwi chiński procesor, samochód czy zastawka, choć to brzmi fatalnie, mogą być sterowane z Państwa środka zdalnie. I kiedy się narazisz z druhom, druchom, mogą sprawić, że stanie auto lub serducho. Forsa z kąta wycieknie albo winda spadnie. Podpadniesz sterującym i będzie nieładnie. Jeszcze chwila. A zmiany, co przecież nie bolą, sprawią, że się znajdziemy pod obcą kontrolą. I w bardzo krótkim czasie, drogie nieboraczki, doświadczymy na świecie totalnej żółtaczki. A nad globem wyświetli się wesoły napis. Ryż chętnie wam sprzedamy. Pałeczki są gratis. No i kochani, kochani, zapraszamy do Height Parku. Yy, mój felieton straszny sen, bodnarenki, wręcz skłonił szereg moich widzów do lunatykowania. Nie mogli spać po nocy, a jeśli spali, to budzili się z krzykiem. Wizja Teresy. Popłynie Adam B do Wenecji i na Rympał komisję za ubywy w wlecze, a potem sam uciecze. Pewnie na wschód. No, wizja może interesująca, ale chyba nie do spełnienia. Waldemar o tym samym. Słabo mi się robi, kiedy się przypomina, że Bodnar był rzecznikiem praw obywatelskich, a ponadto uczył młodych ludzi prawa na uczelni. No, drogi panie Waldemarze, można się jedynie pocieszać, że już nie ma na to czasu. Smutna konstatacja Doroty. Czasem wydaje mi się, że żyjemy w jakimś strasznym śnie, w którym codziennie widzimy, jak niszczą nasz kraj i wszelkie wartości. Codzień walcząca, czy raczej warcząca demokracja pokazuje swoje kły. Czy tegoroczne święto niepodległości będzie radosne, czy wręcz przeciwnie? Pyta. No, proszę zapytać o to prezydenta Warszawy. Jakby w odpowiedzi surowy werdykt Jobarta na temat Rafałka. Trzaskowski tak się nadaje na prezydenta Polski jak na szklarza. No można, mogę go przyznać, że w tym momencie w oku szkli mi się łza. Przy okazji wielu z Was odradza demonstrowanie na kładce imienia Rafaela. No tak. O tej porze wodza w Wiśle zimna, oj zimna. Surowa ocena Izy. W kraju bezprawia, nieprawi ludzie chcą bronić prawa. Prawa do bycia głupcem, kłamcą, oszustem, miernotą. A nade wszystko prawa do ograbiania społeczeństwa spraw naturalnych, stanowionych i zapisanych oraz tych nabytych. Prawo, prawo. Waldkowi hejt Park skojarzył się z Wolną Trybuną, a ta z Trybuną Ludu, co napełniło go niesmakiem. Bez przesady, to nie ten format. Skąd idąc, ze względu na cenę i rozmiary, Trybuna świetnie nadawała się do mycia okien w PRL-u. Co prawda, sowiecka prawda była jeszcze tańsza, ale śmierdziała gorzej niż o Luce Breżnie. I to, jak mawiał profesor Jan Tadeusz Stanisławski, i to byłoby na tyle. Cześć!